Hejka, więc dzisiaj przychodzę do Was z holem z Rossmana. Jeśli ktoś jeszcze nie był w Rossmanie, to polecam się zaznajomić z tym filmikiem. Jeśli ktoś był, to zawsze może zobaczyć, co ja kupiłam. Może kupiliśmy to samo, może Wy mi coś jeszcze polecicie. Trochę tych rzeczy kupiłam. Miałam również kartę Rossmana, miałam 55% przeceny. Bo właśnie z tą kartą jest tyle, a normalnie jest 49. Więc ja nie przedłużam i przechodzę od razu do filmiku. Mam paragony, będę Wam mówić od razu ceny. Pierwszą rzeczą jest puder z Vibo bananowy. Wszyscy mówią, że ładnie pachnie bananem. Teraz to sprawdzę, uwaga. O. Czuć takiego banana, ale bardzo sztucznego. Słyszałam o nim bardzo dużo pozytywnych opinii, więc mam nadzieję, że i mi się sprawdzi. Kosztuje normalnie 15,49. Kolejną rzeczą jest bronzer z Miss Sporty. Nigdy nie miałam bronzera z drogerii typu Rossmann. Zawsze używam mój bronzer Bahama Mama z The Balm. Nie wiem, jak ten się sprawdzi. Moja koleżanka go używa i mówi, że jest całkiem spoko. Jak na taką cenę jest całkiem spoko, więc wypróbuję. Ja wzięłam kolorek ten ciemniejszy. Jest matowy, to jest najważniejsze. Więc mam nadzieję, że mi się sprawdzi i również Wam dam opinię. Może jak chcecie na przykład makijaż tych kosmetyków, to dajcie mi znać, to zrobię. Ten bronzer normalnie kosztuje 19,49, więc ja za niego dałam około 10 zł. Kolejną rzeczą, po którą tak naprawdę się wracałam do tej drogerii, do Rossmana, jest podkład z L'Oreal Infallible 24 godziny mat. Tak naprawdę kiedyś już go chciałam kupić, ale zawsze jakoś zapominałam, był za drogi, omijałam go. Mam nadzieję, że mi się sprawdzi i na przykład na wakacje też jest dobrą opcją, bo się nie świeci. Ja nie lubię na przykład używać pudrów na wakacjach, jak jestem. W ogóle nawet nie bym się nie malowała, ale czasami niestety muszę. Ja wzięłam kolorek 12 i on był dość drogi. Zaraz Wam powiem, ile kosztuje. Normalnie kosztuje 60 zł. Także ja zapłaciłam za niego 30 niecałe, więc mam nadzieję, że mi się sprawdzi. Bo cena jest dość wysoka jak na taki podkład. Korektor z Bourjois Healthy Mix. Ja wzięłam kolorek 52. Próbuję, miałam podkład z Healthy Mix kiedyś i bardzo dobrze mi się sprawdzał. Naprawdę byłam zadowolona. Mam również w domu korektor, już bardzo stary. Również z Bourjois, też Healthy Mix i też 52, tylko w tej starej formule. Teraz te korektory są w pędzelku, wcześniej były w takiej tubce. Tak on wygląda, ja mam numerek 52. Cena za niego wynosi też 47 zł. Więc jak na taką małą tubkę, to musi być genialny. Podobno naprawdę długo się trzyma. Z chęcią go wypróbuję. Dałam za niego około 20 zł. Kolejną rzeczą, którą również chciałam bardzo już dawno wypróbować, jest to konturowanie z Maybelline. Już to próbuję otworzyć. Z jednej strony jest korektor, taki rozświetlacz, z drugiej strony jest bronzer. Ja często na imprezy właśnie robiłam sobie takie konturowanie z jakimś zestawem z Vibo, ale jest on już dość stary, także mam nadzieję, że to mi się jest dość ciemny, ja lubię ciemne, więc na imprezy to również będzie, dałam teraz bardzo mocno, ale jak to się rozetrze, wygląda dość fajnie. To też również było dość drogie, bo kosztuje normalnie 40 zł. No więc normalnie bym tego nigdy w życiu nie kupiła, gdyby nie były te przeceny. Więc normalnie dałam za to 20, na przecenach dałam za to 20 zł. I już zbliżamy się do końca. Tak mi się wydaje, a jeszcze trzy rzeczy, to jeszcze nie do takiego końca. Teraz L'Oreal. Zakupiłam kredkę, maker. Taka woskowa, tutaj ma
grzebyczek taki dość specyficzny do brwi. Ja mam dość duży problem z brwiami, nigdy nie wiem jak je malować i próbuję często jakieś nowości. Nie mogę też trafić z kolorem, bo tu mam ciemne włosy, tu mam jasne. Nie wiem, na razie ten wzięłam jaśniejszy, zawsze miałam ciemniejsze. Jak miałam ciemniejsze włosy, teraz wzięłam jaśniejsze, mam nadzieję, że będzie dobre. Cena za tą kredkę 45 zł, czyli również 20 zł za nią dałam. Ostatnią już rzeczą jest, którą chciałam wypróbować naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Podróbkę, inspirację, nie wiem jak to sobie nazywacie. Kylie Lips Lovely. Ja wzięłam kolor Neutral Beauty. Także nie wiem w sumie, czy wzięłam dość dobry, ale właśnie chciałam naturalny. O, a ja uwielbiam takie kolory, mam mnóstwo takich szminek. I nie wiem dlaczego za każdym razem kupuję takie naturalne, nie wiem. I to nie było chyba zbytnio drogie, jeśli dobrze pamiętam. Lovely Vibo 25 zł. I teraz tak, podsumowując moje zakupy, miałam obniżkę ponad 150 zł. Także w życiu bym takich zakupów w Rossmanie nie zrobiła. No ale że są ceny i zaoszczędziłam 150 zł, to mogłam szaleć. Także jeśli ten filmik Wam się spodobał, mam nadzieję, że tak, zostawcie łapki w górę, subskrypcję, jeśli jeszcze nie byliście w Rossmanie, to na pewno idźcie i załóżcie aplikację Rossman na telefon, wtedy będziecie mieć 55% taniej. I również jeśli chcecie makijaż tych kosmetyków, to mi powiedzcie, napiszcie w komentarzach, to zrobię, bo nie wiem jak one się sprawdzą, kupiłam bardzo dużo nowości, tak naprawdę no nic z tych kosmetyków nie mam. Takie, że sobie chciałam dokupić, powtórzyć. Wszystko kupiłam nowe, więc jeśli chcecie, to dajcie znać, a ja zrobię. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.